Konsekwencją dynamicznego rozwoju Rzeszowa jest coraz bardziej zatłoczone centrum. Aby poprawić sytuację, samorząd zrealizował w ramach tzw. rzeszowskiego programu transportowego trzy duże projekty. Dzięki pozyskaniu unijnego dofinansowania o wartości ponad 400 milionów możliwym było zrealizowanie programu transportowego w Rzeszowie, który tak naprawdę sprowadza się do interwencji w trzech obszarach. Zakupu 80 sztuk nowoczesnych autobusów. Przebudowaliśmy ponad 10 km dróg, skrzyżowań. Sercem systemu jest Centrum Obszarowego Sterowania Ruchem i Zarządzania Transportem Publicznym. Dyżurni, śledząc obraz z 70 kamer zainstalowanych na głównych ulicach i skrzyżowaniach miasta, interweniują, gdy tworzą się korki. Pozwala to również na ograniczenie spóźnień w rozkładzie jazdy autobusów, które na skrzyżowaniach traktowane są priorytetowo. Metoda działania, funkcjonowania priorytetu dla transportu publicznego polega na wykryciu tego autobusu za pośrednictwem określonego czujnika. Kiedy ten autobus zostanie wykryty, sygnał zielony dla jego kierunku zostaje wydłużony do takiego momentu, aż ten autobus zjedzie ze skrzyżowania, co skutkuje jego większą punktualnością. Na poprawę punktualności przejazdów wpływają także buspasy i śluzy dla autobusów. Na niektórych przystankach zamontowano tablice informujące pasażera, za ile minut przyjedzie autobus danej linii. Zamontowano też 17 tablic z informacjami o utrudnieniach dla kierowców. Takie same informacje umieszczane są w internecie. Wszystkim użytkownikom internetu jest dostępna mapa Rzeszowa z ulicami i z pokazanym natężeniem ruchu w czasie rzeczywistym. Wskazane są, wymienione te ulice, na których ruch jest duży i pozwala to lepiej zaplanować podróż. Kolejnym udogodnieniem jest rzeszowska karta miejska zawierająca e-bilet oraz elektroniczną portmonetkę. Zmiany na ten bilet, na tę kartę całą, to jest lepiej, bo można doładować, jest sprawnie, szybko. Kolejne projekty umożliwiły budowę nowego mostu na Wisłoku, stanowiącego domknięcie obwodnicy miasta od strony północnej oraz wprowadzenie strefy płatnego parkowania. Zainstalowano również system preselekcyjnego ważenia pojazdów. Wszystkie inwestycje kosztowały ponad 535 milionów złotych, a zrealizowano je dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z programów operacyjnych Rozwój Polski Wschodniej oraz Infrastruktura i Środowisko.